Drogi Mikołaju, w tym roku mam do Ciebie szczególną prośbę. Chciałbym pokazać wszystkim, co oglądają kanał na YouTubie Slotkar Hobby, który również i Ty subskrybujesz. Chciałbym wszystkim pokazać, w jaki sposób można podłączyć aplikację komputerową do toru samochodowego. Służy ona do tego, żeby mieć jeszcze więcej radości i współzawodnictwa na torze samochodowym. Dzięki niej widać, jakie osiągamy wyniki i również możemy doskonalić swoją jazdę. Bardzo proszę Cię o odpowiednie sprzęty, żebym mógł to pokazać. Sam film, który będzie to pokazywał, będzie na pewno bardzo długi, ponieważ trzeba będzie omówić wszystkie możliwości i sposoby wykorzystania aplikacji. Liczę na Twoje dobre prezenty. Pozdrawiam, Slotkar Hobby. Hej! No i zobaczymy, co mi Mikołaj przyniósł. Gdzie są te prezenty? Gdzie one są? Jeju, ojej, zaraz, moment, ale chwila. No przecież momencik. Jeśli samemu się pisze listy i samemu się jest trochę Mikołajem, to musi to być pod choinką. Jest. Co my tu mamy? Bluetooth adapter i checklane. I do podłączenia aplikacji, w tym przypadku dzisiaj omówię Carrera Application Race App, potrzebny nam jest App Connect, czyli moduł Bluetooth, który podłączamy do Control Unitu. Czyli mamy w tym opakowaniu Carrera App Connect, potrzebny nam jest Race App za darmo, który możemy zładować na iPhone'a i na Androida i oczywiście potrzebny jest Control Unit. Zobaczmy, co jest w środku. Uwaga, uwaga, takie duże opakowanie, na pewno kupa rzeczy i... Oj, jest tylko taki malutki App Connect. I to jest właściwie wszystko, co znajdziemy w tym opakowaniu, ale do podłączenia aplikacji nic więcej nam nie jest potrzebne. Podłączenie tego do Control Unit jest trywialnie proste. Otóż musimy podłączyć tam, gdzie widzicie, jest PC Unit, gniazdo PC Unit, tam podłączamy App Connect. Podłączamy, możemy włączyć nasze Control Unit i zobaczyć, czy działa. I działa. Świeci się niebieska dioda. Instalujecie aplikację Race App Carrera. Carrera na iPadzie najlepiej, tablecie z Androidem lub na telefonach. Ja akurat zainstalowałem na telefonie i pokażę Wam na telefonie z Androidem tą aplikację. I jeszcze dostałem checklane pod choinkę, czyli pomiar międzyczasów i cała instalacja jest omówiona w osobnym filmie i link do tego filmu wyświetli Wam się w prawym górnym rogu. Jak wygląda obecnie tor? Otóż mamy start i później pierwszy sektor. Tutaj przez te zakręty przechodzimy, to jest właśnie pierwszy sektor do pomiaru czasu na checklane. Tu właśnie przez te dwie diody jest dokonywany pomiar czasu i mamy sektor drugi w Carrera Race Application, niestety oznaczony jako trzeci. Jeśli macie jeszcze jedno checklane, byście mieli możliwość trzech międzyczasów. I tutaj z powrotem wchodzimy na finish start. I tak, po lewej stronie widzicie ekran mojego telefonu z zainstalowaną aplikacją Carrera Race. Oczywiście do tego pomiaru czasu można używać innych aplikacji. Takie aplikacje są również dostępne, o których powiem na końcu filmu. Natomiast dzisiaj skupimy się na Carrera Race, która jest darmowa i dostępna w platformie iPadowej, iPhone'owej i Androidowej. Tutaj mamy platformę Androidową. Żeby teraz dobrze pokazać Wam, jak działa aplikacja, pomyślałem sobie, że przedstawię ją w taki sposób, że po lewej stronie będziecie widzieć aplikację, jak działa i co będziemy na niej robić, a po prawej tor, szczególnym uwzględnieniem pit stopu,
start, finiszu, oczywiście to jest najważniejsze, jak i kontroli limitu, ale też będziecie widzieć, kiedy samochody przejeżdżają przez checklane i jak nam wyświetlają się międzyczasy w aplikacji. No i teraz uruchamiamy aplikację i krótkie wyjaśnienie menu, które nam się pokazuje. Tuż po prawej strony mamy circuits, czyli tory, cars, czyli samochody, które musimy zdefiniować, drivers, czyli kierowców, których musimy wprowadzić, i mamy race series, czyli możliwości wyścigów, które tutaj są, czyli quick start racing, czyli szybki wyścig. Jak chcemy tylko wprowadzić jednokrotny wyścig, to wtedy to używamy. Carrera Race Cup, i tu widzicie, że można po prawej stronie taki długopisik, możemy zmieniać nazwy tych wyścigów. To jest już bardziej taka seria wyścigów, którą możemy uruchomić na przykład w ciągu jednego dnia, tak jak Carrera mówi, lub weekendu. Ale tu głównie chodzi o to, że to jest kilka wyścigów, które możemy pojechać i widzieć wyniki tych wyścigów. I performance test, który jest jakby ostatnim takim możliwością wyścigów, o które tutaj do końca nie pokażę, ponieważ do tego trzeba mieć kilka checklane'ów. Tu chodzi o pomiary czasów samochodów, przyspieszeń i wydajności przy starcie na pewnej odległości toru. Zaczynamy od definicji naszego toru. Tutaj właśnie możemy wpisać sobie nazwę tego toru. Dodać zdjęcie. O tyle dobre jest zdjęcie, że przy różnych układach, czyli przy różnych trasach, które sobie możemy układać, będziemy pamiętać, jakiej trasy dotyczył ten wyścig i jakie są związane z nim statystyki. Tutaj zdjęcie przecinamy, możemy je zmniejszyć, zwiększyć i już mamy dodane zdjęcie. Zawsze tym długopisikiem po prawej stronie możemy zmienić nazwę i przechodzimy do wprowadzania samochodów. Ja już wprowadziłem dwa samochody, ale jeszcze wprowadźmy jeden dla przykładu, tak żeby było widać, jak to się robi. Wprowadzamy po prostu nazwę. Możemy dodać zdjęcie. Ja już zdjęcia tu nie będę dodawał. I mamy dodany nowy samochód. Tak samo dotyczy się kierowców. Mam dodanych kierowców, ale dodam trzeciego o tajemniczym imieniu John. Zdjęcia też można dodać, bardzo atrakcyjne zestawienie, więc warto dodawać, i mamy dodanych już wszystkich zawodników. Na początek zaczniemy od Quick Start Racing, czyli takiego szybkiego wyścigu, gdzie tylko wprowadzamy podstawowe dane i tu właśnie wprowadzamy nowy wyścig. Wybieramy trasę, wybieramy zawodników, którzy startują w tym wyścigu. Ja wybrałem Petrusa i Johna. Przypisujemy samochody do tych zawodników, czyli tutaj do Johna przypiszemy Audi 2, do Petrusa Audi 1. To wszystko zależy oczywiście od kontrolerów, jakie są przypisane do zawodników. Control Unit, który wybieramy. No i tutaj oczywiście ile, czy chcemy, żeby wyścig miał ilość okrążeń stałą, czy jakiś czas ograniczony. Ja wybieram ilość okrążeń. I tu wpiszemy 10, tu widzicie też są dwie opcje, opcja F1, Formuły 1, jak i Slot Mode. Tu chodzi o to, że przy pierwszej opcji Formuły 1 tylko ten wygrywający samochód musi ukończyć ilość okrążeń, reszta musi dokończyć okrążenie, a przy Slot Mode wszystkie samochody muszą skończyć okrążenie. I tu bardzo skończyć swoje 10 okrążeń. Tutaj bardzo ważna opcja, tu przypisanie jest de facto zawodników i samochodów, bardziej samochodów, do właściwego numeru kontrolera. Jak widzicie, można przesuwać te pozycje i na przykład Petrusa przypisać do kontrolera numer 5. I tak samo do kontrolera numer 2, Johna. Ja mam skonfigurowane to na 1 i 2, więc zostawię te samochody na 1 i 2. I właściwie możemy przystępować do startu wyścigu poprzez naciśnięcie tego czerwonego okrążenia, ale zanim to zrobimy, mamy jeszcze na dole trzy opcje. Otóż możemy zmieniać prędkość maksymalną, jaką poruszają się samochody. I tutaj ważna uwaga, że dla dzieci właśnie lepiej wystartować z tą dwójką, trójką maksymalnie, i postopniowo podwyższać, tak żeby nie utraciły motywacji w wyścigu. My tu ustawimy na 10, najszybszy prędkość samochodów. Wybieramy, do jakich samochodów, do jakich zawodników ma być przypisana ta prędkość. Możemy wybrać na przykład tylko do dzieci
lub do wszystkich. Ja wybrałem do wszystkich. No i druga opcja to jest paliwo. I tutaj paliwo oznacza pojemność baku, czyli jak szybko będzie nam się zużywało paliwo. Przy tak krótkim torze, jak tutaj mamy, im mniejsze, tym lepsze. I to samo możemy przypisać do odpowiednich zawodników różne wielkości baku, czy przez to jedni będą musieli częściej, inni rzadziej tankować. I trzecia, najważniejsza, bardzo ważna rzecz to hamulce. I tu jest troszeczkę odwrotnie niż przy prędkości. Im wyższa wartość hamulców, czyli mocniej hamują, tym łatwiej, im mniej, tym trudniej. Więc lepiej zacząć od tych najmocniejszych i stopniowo schodzić, kiedy samochód dłużej będzie hamował. I teraz czas chyba już rzeczywiście na wyścig. Wciskamy czerwoną kropeczkę, o, i zapala nam się kontrolujnik. Widzicie po prawej stronie diody na naszej aplikacji również i możemy startować samochoda. Jeszcze zanim wystartujemy, możemy włączyć i wyłączyć dźwięk tych silników, który słyszycie w tle, generowany przez aplikację. No czasami jest lepiej, żeby było ciszej troszeczkę, więc ja na razie tu zostawię. Startujemy. Widać, że Petrus ruszył i od razu zmieniają nam się dane na naszej aplikacji. Przejeżdża i jest liczone okrążenie. Przejeżdżamy przez check lane, liczony jest czas sektorowy. Przejeżdżamy przez drugim samochodem. Widać, że zmieniają się okrążenia. Co też się zmienia? Zmienia się paliwo. Petrus ma coraz mniej paliwa. To jest bardzo duży plus tej aplikacji i w ogóle pomiaru czasu takim komputerowego, że widzimy oprócz czasu, widzimy też tankowanie. To jest taka bardzo ciekawa funkcja. Nie musimy polegać tylko na jakimś przypadkowym tankowaniu, ale widzimy, ile mamy baku, możemy wcześniej tankować, później tankować, to odpowiednie strategie możemy sobie zrobić. I tu Petrus wjechał w tym zielonym Audi do pit stopu. Widać, że samochody są źle przypisane, obrazki, ale to nie jest takie istotne. Wjechał do pit stopu. Pamiętajmy, że przy pit stopie, przy tankowaniu wciskamy, jak już przejedziemy tę diodę fuel, żeby sobie wciskamy czerwony przycisk na kontrolerze, wtedy uruchamia się tankowanie. Jeśli tylko jedziemy do pit stopu, tankowanie się nie uruchamia. Zostały nam właściwie tylko jeszcze dwie rundy, tam na górze po lewej stronie widać, całkowity czas minuta 42. O, i widać, tutaj już mamy ukończony wyścig. Możemy teraz przejść do danych. Jak zobaczyć wyniki? Otóż jak cofniemy się, mamy ukończony wyścig, wchodzimy w ten wyścig, widzimy, że jest ukończony. Możemy wejść w poszczególnych zawodników i zobaczyć poszczególne wyniki okrążeń. Widzimy 10 okrążeń, jednego i drugiego. Widzimy pierwsze okrążenie i podany jest czas sektorowy pierwszy i czas sektorowy de facto drugi. Natomiast tu pokazywany jako trzeci, ponieważ no maksymalnie w tym układzie możemy mieć trzy czasy sektorowe. I też kolorem zielonym zaznaczony najlepszy czas sektorowy i najlepszy czas okrążenia. I teraz przechodzimy do ekranu głównego i zajmiemy się serią wyścigów. Tutaj występuje pod nazwą Carrera Race Cup. Możemy tą nazwę zmienić, możemy dopisać nową serię. Możemy sobie wpisać dowolną ilość tych serii. Wybieramy tor, na jakim będzie miała miejsce ten wyścig. Wybieramy zawodników, przypisujemy zawodników do samochodów. To wszystko tak jak w poprzednim szybkim wyścigu. Już mamy zdefiniowany nasz pierwszy wyścig w ramach Carrera Race Cup. Są trzy podstawowe opcje, jeśli wejdziemy w ten wyścig. Jest trening, kwalifikacje i właściwy wyścig. Trening polega na tym, że możemy w określonej ilości okrążeń lub w określonym czasie ścigać się, trenować, próbować. No, po prostu jak sama nazwa wskazuje. Kwalifikacje. Kwalifikacje są o tyle ważne, że decydują o miejscu startowym. Tu możemy sobie zdecydować, czy mamy okrążenia, czy czas. Jest tylko możliwość wyboru slot mode, czyli wszyscy muszą skończyć określoną ilość okrążeń lub czasu. Wybieramy kwalifikacje. Też pamiętajcie, że możemy ustawiać prędkości samochodów, hamulce i paliwo. W każdej praktycznie opcji. I możemy rozpocząć wyścig.
widzicie, że zapalają się diody na aplikacji i na Control Unit, to jest razem zgrane i samochody startują. Wyścig wygląda tak samo jak szybki wyścig. Cała różnica polega na tym, że w ramach jednego jakby takiego wydarzenia wyścigowego, dnia wyścigowego, możemy jechać kilka wyścigów. W kwalifikacjach na ogół nie powinno brać się dużej ilości okrążeń, jest to taki krótki wyścig, czyli tutaj normalnie wystarczą 3 do 5 okrążeń w zależności od wielkości toru, tak żeby ustalić po prostu kolejność na właściwym wyścigu, to znowuż powinien mieć znacznie większą ilość okrążeń niż 10, a tutaj oczywiście wziąłem to tylko po to, żeby za długo to nie trwało. Tak samo też nie tankujemy w czasie kwalifikacji. Już na właściwym wyścigu tankowanie powinno być jak najbardziej wskazane. I tutaj samochody już dojeżdżają praktycznie. Ostatnie okrążenie, widać, że Petrus jest pierwszy, taka majerineczka, a John drugi, czyli miejsce startowe Petrusa będzie pierwsze, a Johna za Petrusem. No i teraz kwalifikacja się skończyła, no i możemy różne formy tej kwalifikacji, jakby co, jakie są skutki tej kwalifikacji, wybrać. Jeśli mamy miejsca pierwsze i drugie, tutaj widzimy też, jak jeszcze raz podejrzeć, oczywiście cofamy się do wyścigu i wchodzimy w kwalifikację, w której widać, że Petrus był pierwszy. Jak chcemy ustawić te samochody, czyli w przypadku, że jedziemy z dwoma zawodnikami, najlepiej ustawić po prostu jeden za drugim, bo wtedy ten pierwszy ma taki plus, że był pierwszy i pierwszy startuje, trzeba będzie go minąć. Więc to jest fajny element takiej rywalizacji, wprowadzenia rywalizacji do naszej gry, gdzie no, drugi zawodnik jednak będzie miał gorszą pozycję startową, musi pierwszego wyminąć. Cofamy się z powrotem do głównego menu, wybieramy race, czyli wyścig. No tu pamiętajcie, że ten wyścig, kwalifikacje krótkie, wyścig dłuższy powinien trwać. Na ogół bierze się taki wyścig od 8 do 12 minut, no to już jest wystarczający czas. Zaczynamy, Control Unit się zapala i wyścig startuje. Normalnie też możecie tu przedefiniować inne prędkości, inne pojemności paliwa i siły hamulców. No i teraz mamy te nasze przykładowe 10 okrążeń, które przyspieszę. Pamiętajmy, że tutaj również ważna jest strategia tankowania. Jeśli mamy mało okrążeń do końca wyścigu, może warto krócej tankować, albo już nie warto tankować. Również trzeba pamiętać o tym, że jak nie mamy paliwa, to nie liczą się okrążeń. No i wyścig jest ukończony. Wygrał w tym momencie John, gratulujemy Johnowi. No i tutaj statystyka, tak jak wtedy, ile było okrążeń, ile pit stopów mieliśmy, tam gdzie jest ten znaczek stacji benzynowej. Wszystkie dane możemy sobie tam przeanalizować. Możemy teraz stworzyć kolejny bieg w tym wyścigu, klikając na dole New Competition i postępujemy podobnie jak przy pierwszym biegu i definicji pierwszego biegu. Nie będziemy go oczywiście teraz jeszcze całego przechodzić, chcę Wam tylko pokazać, jak to będzie wyglądało. Otóż tu mamy już drugi bieg zdefiniowany. Wracamy do głównego menu i tutaj mamy jeszcze trzecią opcję, Performance Test. Polega to na tym, że umieszczamy w linii prostej za control unitem kilka checklane'ów, podajemy w jakiej odległości one są między od siebie i dzięki temu mierzony jest czas przyspieszenia samochodu. Możemy sobie tutaj robić takie wykresy, z tego mogą nam powstawać przyspieszenia samochodu i prędkości, jakie uzyskuje w jakim odstępie czasu. Możemy sobie samochody porównywać. Ja nie mam niestety takich checklane'ów, mam tylko jedną, w związku z tym Wam tego nie pokażę. Jeśli ktoś chce, bardzo proszę, może sobie przetestować. Uruchamiamy taki wyścig tak samo jak poprzedni. Najpierw musimy zdefiniować taki track, później przypisujemy do tego samochody, kto będzie startował jakim samochodem. A i tutaj jest różnica już
wybieramy prawym czy lewym trackiem już i mamy poszczególne samochody, możemy startować z performance testem. Możemy ustawić oczywiście też jeszcze hamulce i prędkość maksymalną, tak jak w poprzednich wyścigach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą aplikację. Tu macie z po boku jeszcze widać, jaka wersja jest aplikacji, jaki control unit, jakie mamy oprogramowanie. Jeśli macie nieaktualne oprogramowanie, to wtedy ta aplikacja pomoże Wam je zaktualizować. Jeśli dotarliście do tego momentu, to gratuluję. To naprawdę był długi film, ale chciałem Wam pokazać w pełni aplikację Carrera Race App. I mam do Was pytanie, żebyście i prośbę, żebyście napisali w komentarzach, które oprogramowanie używacie. Czy używacie oprogramowania do mierzenia czasu okrążeń na platformy androidowe i OS, iPhone lub iPad typu właśnie Carrera Race App lub Smart Race lub OLAP, które są dostępne w sklepach, lub może używacie aplikacji komputerowych, tak jak Cockpit XP, jeden z moich, moim zdaniem, najlepszych programów istniejących na rynku, jak i może inne oprogramowania, które są do komputerów PC, lub może trzecia opcja, używacie liczników okrążeń Carrery lub na przykład Position Tower. Napiszcie, jestem bardzo ciekaw, pozwoli mi to również może przygotować następne filmy omawiające najbardziej popularne rozwiązania. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, naprawdę jest to ciekawe, co używacie lub co chcielibyście używać, co uważacie jest najfajniejsze. I do zobaczenia następnym razem. Heja!